Natalio, spotykamy się dzisiaj na otwarciu. Tak naprawdę miejsce nam znane, ale teraz będzie pod nową nazwą. Czego spodziewasz się właśnie w tym samym miejscu, ale jednak pod nazwą nową? No ja mam bardzo miłe doświadczenia pod tą starą nazwą również, bo tutaj miało miejsce wydarzenie takie dla mnie dość ważne muzycznie, a mianowicie taka konferencja i odsłuch i rozmowa, którą poprowadził Marcin Kedryński mojego albumu Czułe Struny. I teraz jestem pierwszy raz po tej zmianie, więc jeszcze nie zdążyłam wejść głębiej i zobaczyć, jak jest. Wiem, że jest zupełnie nowy zamysł. No i kibicuję takim miejscom, które są w centrum Warszawy, mają nowe nadzieje, nowe marzenia, bo umówmy się, że ten czas wcale nie sprzyja otwieraniu, raczej zamykaniu, więc trzymam mocno kciuki za to miejsce i fajnie, że jest połączenie też muzyki, dobrego jedzenia i różnych, że tak powiem, miłych rozrywek, więc ja nie jestem typem takiej osoby, która chodzi po klubach, już mi się ten moment wyczerpał, ten sposób na wieczory. Teraz preferuję bardziej kapcie i kominek. A co przy kominku? Jakaś dobra lektura, tak? O, na przykład. Albo dobry serial. Ostatnio Ty Komiński Metod obejrzeliśmy z mężem. Trochę mało czasu na te jesienno-zimowe wieczory mam, bo jestem podczas trasy koncertowej z serii MTV Unplugged i przede mną jeszcze trochę koncertów i miast, już niektóre mam za sobą, ale to takie wspaniałe dla mnie chwile, bo to też 25-lecie i koncerty świąteczne, więc okres będzie na tyle intensywny, że z przyjemnością znowu wejdę w te kapcie, jak będą święta, czytam nowy rok. Tak, to na święta życzymy tego odpoczynku. A zdradź, w najbliższym czasie w jakich miastach właśnie pojawisz się z tą trasą koncertową? 6 grudnia będę w Gdańsku, tam moim gościem będzie Justyna Staczkowska. 10 w Warszawie, w scenie Relax. Anita Lipnicka i Tedy, no też po prostu wspaniali goście. Dzień później w Łodzi, 11 grudnia i z tego co pamiętam jeszcze w tym roku mamy Toruń, Jordanki i tam będzie Zalia. W Łodzi z kolei Natalia Niemen, przepraszam, bo tak nie chcę nikogo pominąć, ale dużo się tego dzieje. Koncerty dają mi olbrzymią radość po prostu. Mam wymarzoną możliwość grania na scenie z wspaniałymi muzykami i zupełnie inne instrumenty niż dotychczas miałam przyjemność, że tak powiem, wykorzystywać na koncertach, więc wspaniałe doświadczenie. Czyli nowe brzmienie tak naprawdę, tak? Tak, no unplugged, czyli bez prądu. Śmiejemy się, że w dzisiejszych czasach może się przydać. Tak. Zawsze jak się kończy koncert, to życzę publiczności, ponieważ ostatnim utworem jest światło. Życzę wszystkim, żeby nam nie zgasło. Tak. Nie zgasło, ale nie, no koncerty są w ogóle po tym takim czasie wspaniałym odreagowaniem. Widzę, że nie tylko dla nas na scenie, ale również dla publiczności. Oczywiście, że tak. Zapytam też odnośnie planów na Sylwestra. Czy gdzieś wystąpisz na Sylwestrze, czy raczej będziesz to celebrować z najbliższymi, tak prywatnie po prostu? Wygląda na to, że z przyjemnością założę kapcie i zrobimy piżama party. Zresztą ten okres też jeszcze oprócz tych koncertów MTV Unplugged występuję podczas takich dużych koncertów z innymi wykonawcami Christmas Time, więc to się wszystko dość mocno przeplata, więc nie ukrywam, że ten moment właśnie tych przejścia roku czy świąt jest dla mnie bardzo cenny wtedy, kiedy jesteśmy rodzinnie razem. Super, no to w takim razie życzę jak najwięcej tego czasu z rodziną w tym okresie świątecznym, chociaż nie będzie łatwo, bo dużo koncertów. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Dobrej zabawy dzisiaj.